Panie pośle, panie marszałku, panie dyrektorze, szanowni państwo, w czerwcu po przeszło 20 latach ruszy ruch pasażerski między Wrocławiem a Świdnicą. To jest, proszę państwa, kolejna inwestycja, która będzie ułatwiała życie mieszkańcom Dolnego Śląska. To jest kolejna inwestycja i kolejna przywrócona do funkcjonowania w ruchu pasażerskim linia na Dolnym Śląsku, w szczególności w subregionie wałbrzyskim, która poprawi warunki życia mieszkańców. Przez kilkadziesiąt lat kolejne linie były wyłączane, były likwidowane, a w konsekwencji miejscowości na południu Dolnego Śląska w subregionie wałbrzyskim były wykluczane, można powiedzieć, z funkcjonowania w takim krwioobiegu infrastruktury. Od kilku lat rząd Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności tutaj na Dolnym Śląsku, na południu Dolnego Śląska, zabiega o to, żeby odtwarzać połączenia kolejowe, odbudowywać linie, przywracać ruch pasażerski. Dlaczego? Dlatego, że chcemy inwestować właśnie w ten region, dlatego, że chcemy, żeby mieszkańcy Dolnego Śląska, niezależnie czy wybiorą życie we Wrocławiu, czy w Świdnicy, czy w Ząbkowicach Śląskich, żeby mieli takie same warunki do życia, do funkcjonowania, żeby nie musieli wyjeżdżać ze swoich małych ojczyzn do dużych aglomeracji. Bardzo dziękuję przede wszystkim PKP PLK, ale wszystkim, którzy przyłożyli swoją cegiełkę, czy włożyli swój wkład do tego projektu, i bardzo się cieszę, że od czerwca pasażerowie będą mogli poruszać się już tą odtwarzaną linią. Dziękuję bardzo. Każdy metr linii kolejowej zrewitalizowanej cieszy. Cieszy z wielu powodów, bo inwestycje w kolej to inwestycje wielopłaszczyznowe, wielowątkowe. Dzisiaj, kiedy mamy tą trudną sytuację inwazji Rosji na Ukrainę, kolej szczególnie zyskuje na znaczeniu. A kolej, tak jak widzimy tutaj na tych materiałach informacyjnych, kolej w Polsce się zmienia. Kolej to nie jest ta kolej sprzed kilkunastu lat, kiedy była zwijana. Dzisiaj kolej inwestuje, dzisiaj są inwestycje związane z rewitalizacjami linii kolejowych. I tak jak kolej zmienia się dla ciebie, możemy wymienić to, co tutaj kolejarze proponują. Ekologia i bezpieczeństwo, łatwy dostęp do pociągów, szybsze podróże i, co dla mnie szczególnie ważne, towary na tory. Mówiłem o konflikcie, o inwazji Rosji na Ukrainę. Dzisiaj kolej zyskuje szczególnie na znaczeniu. Dlatego tym bardziej są bardzo ważne inwestycje w kolej, w rewitalizację linii kolejowych. I myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Mateusza Morawieckiego dokłada wszelkich starań, żeby te inwestycje były możliwe. Dziękuję państwu za obecność. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, ja chciałbym w tym miejscu przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Narodowemu Operatorowi Linii Kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe to spółka, z którą współpraca układa się bardzo dobrze. My jako samorząd województwa również jesteśmy żywotnie zainteresowani odtwarzaniem linii kolejowych ze względu na to, że prowadzimy pracę regionalnego przewoźnika kolei dolnośląskich i właśnie tutaj, na tych liniach, które rewitalizuje PKP PLK, ten przewoźnik będzie regularnie kursował, aby zapewnić mieszkańcom transport, aby umożliwić likwidację zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. Tak jak tutaj zostało na samym początku konferencji wspomniane, między innymi rewitalizacja tej linii odbywa się dzięki bardzo dobrej współpracy, dzięki finansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego, którego operatorem jest województwo dolnośląskie. Jestem przekonany, że dzięki dużemu zaangażowaniu kolejarzy i tej dobrze układającej się współpracy, nie jest to ostatnia inwestycja, na której w podobnych okolicznościach się spotykamy. Bardzo dziękuję. Przekazujemy dzisiaj, czy prezentujemy państwu niemal 60 km przebudowanej linii kolejowej w zakresie podtorza, nawierzchni kolejowej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, obiektów inżynieryjnych i przejazdów. Wartość projektu zamyka się kwotą blisko 217 milionów złotych w ramach programów, o których już wspomniał pan dyrektor. Realizując inwestycje, mieliśmy na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli rozwój urządzeń sterowania ruchem kolejowym na tej linii, jak również zabezpieczenie przejazdów kolejowych, o których myślę w dalszym części przedstawimy państwu sposób działania polskich linii kolejowych. Dziękuję bardzo.
Jak zauważyli moi przedmówcy, otwieramy na nowo linię kolejową. Wiąże się to ze wznowieniem ruchu, co jest bardzo szczególne dla innych użytkowników. Ten styk kolejowo-drogowy to przejazdy kolejowo-drogowe, których jest 54 na linii 285. PKP Polskie Linie Kolejowe, oprócz dbania o standard naszych klientów, czyli podróżnych, również wielki akcent stawiają na bezpieczeństwo. Przejazdy kolejowo-drogowe są zabezpieczone w różny sposób, adekwatnie do rodzaju przejazdów. Dodatkowo pracownicy Polskich Linii Kolejowych przeprowadzają akcję, taką chociażby jak dzisiaj, związaną z hasłem Bezpieczny Przejazd, których informujemy w miarę możliwości kierowców o ewentualnych, potencjalnych zagrożeniach na linii. Współpracujemy również z samorządem lokalnym, gdzie przekazujemy na bieżąco informacje dotyczące przejazdów kolejowych, informacje o wznowieniu ruchu. Adresujemy również nasze informacje do różnych instytucji kultury, szkół, także parafii, czyli do wszystkich podmiotów, które mogą niejako nagłośnić temat wznowienia ruchu. Oprócz tego od kilku lat Polskie Linie Kolejowe mają takie specjalne narzędzie wspomagające bezpieczeństwo. Ja tutaj pozwolę sobie zaprezentować. Jest to taka żółta nalepka, która znajduje się na każdym przejeździe kolejowym, w zależności od rodzaju przejazdu w tym miejscu jest umieszczona, w której znajduje się numer telefonu do dyspozytora zakładowego oraz numer 112 z dokładną lokalizacją przejazdu. Jest tutaj jako pierwszy numer linii kolejowej, potem kilometr i hektometr linii. Myślę, że jest to narzędzie, które może wspierać tych użytkowników również przejazdów kolejowo-drogowych. Panie Marszałku, dzisiaj otwarcie ważnej linii kolejowej, którą pojedziemy z Wrocławia przez Sobótkę, Przenno do Świdnicy. To linia bardzo ciekawa turystycznie i na pewno będzie bardzo popularna, ale na tym nie koniec. W planach są kolejne linie, które zostaną zrewitalizowane, odtworzone i otwarte. Tak, to prawda. Dzisiaj spotykamy się w Przennie w towarzystwie osób związanych ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. To spółka, która odbudowuje linię z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy, a dalej do Jedliny-Zdrój, bo do Jedliny-Zdrój to jest drugi etap, tam prace jeszcze trwają. Jest obecny pan minister Michał Dworczyk, pan poseł Marcin Gwóźdź, osoby, które bardzo mocno zabiegały o rewitalizację nie tylko tej linii, ale również innych. Oficjalne otwarcie dopiero przed nami. Pociągi pojadą od zmiany czerwcowego, od nowego rozkładu, czyli on się zmieni w czerwcu. Będą to pociągi kolei dolnośląskich. Najnowocześniejsze składy, jakie mamy, jeszcze pachnące nowością, przyjechały do nas w ostatnich tygodniach z Nowego Sącza. To zamówienie realizowane od kilku lat. Sukcesywnie te pociągi przyjeżdżają na Dolny Śląski. Są to najnowsze możliwe składy, tak zwane składy hybrydowe, które właśnie na tej linii będą kursowały. Ale nie tylko na tej linii, bo mamy w planach realizację kolejnych inwestycji. Wiemy, że PKP Polskie Linie Kolejowe realizują swoje, natomiast my jako samorząd województwa w tej chwili jesteśmy w trakcie modernizacji czy rewitalizacji linii do Świeradowa, do Karpacza, czy też do Łagiewnik, Niemczy, Piławy Górnej. Swoją drogą to jest sytuacja nietypowa, że tak atrakcyjne linie kolejowe kiedyś przez poprzednie rządy były zamykane, ale dzisiaj w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, w czasie kiedy też jesteśmy współtwórcami koalicji rządzącej województwem dolnośląskim, chcemy te linie odbudowywać, chcemy, aby pociągi kolei dolnośląskich właśnie po nich jeździły. To jest jeden z naszych priorytetów na tą kadencję, priorytet, który zresztą myślę, że dosyć skutecznie realizujemy, bo tak jak powiedziałem, jeszcze kilka projektów przed nami, a są one już w zaawansowanej fazie realizacji.